Telewizja w Polsce.pl, Marcin Fiołek, kłaniam się Państwu bardzo nisko, witamy bardzo, bardzo serdecznie i zachęcamy do obejrzenia, wysłuchania naszych dyskusji w ramach gorących pytań Telewizji w Polsce.pl. Jeśli dobrze szacuję na szybko, Szanowni Państwo, no to do wyborów pozostało nam 44-45 dni, zależy czy liczyć ten jeszcze tę dobę z ciszą wyborczą czy nie. No i na te 40 kilka dni przed wyborami parlamentarnymi pytamy, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie traci w sondażach, a zapytamy wyjadaczy polskiej polityki, polityków, którzy zjedli i widzieli, zjedli niejedno w polskiej polityce i widzieli niejedno zresztą również pan profesor Tadeusz Iwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry, doktor Zbigniew Giżyński, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się. Szanowni panowie, drodzy państwo, najpierw punkt wyjścia do naszej dyskusji, czyli średnia sondażowa z sierpnia z kilku pomiarów. Marcin Palady na Twitterze oszacował taką średnią, więc to nie jest jedna, to nie jest dwa, to nie jest jedno badanie, to nie jest dwa sondaże, tylko no właśnie średnia z sześciu takich badań sierpniowych, 45% dla Prawa i Sprawiedliwości, 30 równe dla Koalicji Obywatelskiej, dalej Lewica 12%, PSL 6%, Konfederacja 4,5%, dalej bezpartyjni samorządowcy 2%, inne komitety około 0,5 punktu procentowego. Panowie, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość mimo sprawy lotów marszałka Kuchcińskiego, mimo sprawy wokół ministra byłego już Łukasza Piebiaka nie traci, tylko utrzymuje? Teflon czy coś więcej, panie profesorze? Trudno powiedzieć, bo to jest tak, stare powiedzenie mówi, że statystyka jest jak kostium bikini, dużo pokazuje, najważniejsze zakrywa, więc też tego typu sondaże, one pokazały kilka dni temu jednak jeden z sondaży dość znaczny spadek o 5% notowań Prawa i Sprawiedliwości. Decyduje to chyba pewna stabilność elektoratu PiS-u, no i jednak wciąż te dokonane transfery socjalne i zaplanowane wciąż transfery socjalne, prawda, to o czym mówił pan premier Morawiecki i tak dalej, więc... Czyli Polacy jedno słyszą w mediach, w telewizjach, a drugie jednak czują w portfelu, czują na co dzień? No, czują i czekają na zapowiedzi, bo to jest jednak często ten elektorat, no na przykład emeryci czy renciści, których się zachęca właśnie tym, co ma nastąpić, więc no zobaczymy. To w moim przekonaniu często ostateczne wyniki są jednak niespodziewane i tutaj też może być tak, że zależy jaka będzie frekwencja, to bardzo dużo zależy od frekwencji, im jest większa frekwencja, myślę, że tym jest gorsza sytuacja dla Prawa i Sprawiedliwości. Ale wybory europejskie pokazały, że jest trochę odwrotnie, że ta duża frekwencja nie przeszkodziła PiS-owi wyraźnie wygrać tych wyborów, które były najtrudniejsze, wydawało się przynajmniej w maju dla ekipy Jarosława Kaczyńskiego. No, ale co to znaczy duża frekwencja w Polsce? Jak na wybory europejskie oczywiście. No to tak, ale w Polsce w ogóle frekwencja jest żenująca. W Europie Zachodniej, nie mówię o innych krajach, jeżeli idzie do urn poniżej 70, to w ogóle uważa się, że to jest... Coś nie tak. To jest coś nie tak. Panie doktorze. Myślę, że frekwencja duża jest czymś, na co bardzo liczy Prawo i Sprawiedliwość, z tego względu, że poprzez działania rządu zostały uruchomione te grupy społeczne, które były obojętne w stosunku do polityki, bo uważały, że polityka i funkcjonowanie państwa jest troszeczkę obok nich, państwo się nimi nie interesuje i właśnie bardzo umiejętnie prowadzone zmiany w zakresie polityki społecznej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości sprawił, że ci ludzie zaczęli chodzić na wybory. Mieliśmy okazję widzieć to przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego, bo rzeczywiście tutaj pan profesor Iwiński ma rację, ta frekwencja ciągle nie jest zadowalająca, ale ona w stosunku do wyborów do Parlamentu Europejskiego sprzed 5 lat wzrosła bodajże o 12 lub 13 punktów procentowych, a więc no, to wtedy jest była znacząca 20 kilka procent. Tak, ale dzisiaj to jest już prawie 40%, a więc zbliżamy się w wyborach do Parlamentu Europejskiego do frekwencji, która zwykle jest przy wyborach do Parlamentu Krajowego. To już jest znaczący postęp. I dam przykład, że właśnie w sytuacjach takich, gdzie mamy do czynienia z ugrupowaniem realizującym duże programy społeczne, nawet w kontrze do tak zwanej elity w danym kraju, która przez lata rządziła nim po swojemu, to wręcz odwrotnie, to bardzo się podoba ludziom i ta frekwencja jest w ten sposób napędzona. Węgry są takim przykładem. Ja pamiętam, gdy były ostatnie wybory na Węgrzech, gdzie była ogromna frekwencja, w ogóle rekordowa w tym kraju,
jak stacje telewizyjne, chociażby TVN24, relacjonowały z wypiekami nieomal na twarzy wszyscy dziennikarze, hura, jest wysoka frekwencja, wreszcie ten Orban zostanie odsunięty od władzy, okazało się, że ta frekwencja była na skutek tego, że poruszyli się Węgrzy i poszli zagłosować właśnie na Viktora Orbana. Więc ja bym nie zgodził się z tą tezą, że ta wysoka frekwencja jest czymś, co Prawu i Sprawiedliwości zaszkodzi. Wręcz odwrotnie. To jest coś, na co bardzo Prawo i Sprawiedliwość liczy. Natomiast odpowiadając na pytanie, dlaczego te sondaże się utrzymują, otóż dlatego, że to są troszeczkę zastępcze i fałszywie przedstawiane tematy. Bo skoro komuś przeszkadza to, że marszałek Sejmu lata samolotem, mimo że wszyscy wcześniejsi marszałkowie... Ale do dymisji doszło, panie doktorze. Doszło dlatego, ponieważ takie było oczekiwanie społeczne i staramy się jako Prawo i Sprawiedliwość, mówię teraz już także jako członek partii Prawo i Sprawiedliwość, reagować na tego typu oczekiwania społeczne. Natomiast przypomnijmy sobie, że za poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej tak zawsze się działo i nikt z tego tytułu nie robił problemów. Co więcej, ostatnio pokazano chociażby przykład marszałka Senatu, pana Borusewicza, który za granicę zabierał swoją rodzinę i to na bardzo atrakcyjne wyjazdy, kiedy ta rodzina, córka w tym konkretnym wypadku, no nie bardzo była w tej delegacji. Ale nawet, panie doktorze, jeśli przyjąć, że to są tematy jakoś tam zastępcze, chociaż tu możemy polemizować i pewnie trzeba byłoby to zrobić, no to lata 2005-2007 pokazały, że te tematy, powiedzmy, wywołujące duże emocje, potrafiły obalić rząd Prawa i Sprawiedliwości. Teraz, jak się wydaje, bo to oczywiście jesteśmy na 40 dni przed wyborami, nie ma takiej tendencji, która pokazywałaby, że no idzie zmiana władzy. Nie, to ja bym wieloma elementami, które poruszył doktor Giszyński, się nie zgodził. Proszę uprzejmie. Po pierwsze, teza taka, że to w Polsce rządziły wcześniej elity, no to jest niewłaściwa. Dwa, porównanie z Węgrami jest zawsze ryzykowne. Ja poznałem Orbana jeszcze przed laty. To jest w ogóle bardzo ciekawy. On, który zwalczał Sorosza, dostał od niego stypendium, kończył studia w Wielkiej Brytanii. Pisał pracę licencjacką i magisterską na temat polskiej solidarności. On ma większość konstytucyjną, więc to jest... Miał w pewnym momencie, w tej kadencji chyba nie ma. Nie, też ma, ale to nie ma znaczenia. To jakby jego pozycja jakby prawna jest zupełnie inna. Poza tym on zna dobrze angielski, więc porusza się też na salonach. Sprawnie, tak. Sprawnie, to jakby... czego nie ma tego atutu prezes Kaczyński, który oddziaływuje, ma silne oddziaływanie wewnętrzne. Więc to wszystko razem tworzy taką sytuację, która jest nieporównywalna. Ja nie wykluczam, że mogą być duże jeszcze niespodzianki, w sensie jeżeli chodzi o to, bo ten system Donta, który na nieszczęście wprowadziła ponownie lewica, bo to triumfalizm jest strasznie groźny. Jeżeli się wydaje, że my mamy na przykład 40 parę procent, to możemy wszystko zmieniać. Hulaj dusza, nie ma piekła. Tak, a są te inne systemy, takie bardzo wyrównane, demokratyczne, Senlaga, bo tu będą niewielkie różnice decydowały w każdym z 41 okręgów i później w całości. Niewielkie różnice. Może być kilka mandatów, więc dlatego każdy głos jest na wagę złota. No to prawda, 7 mandatów zdecydowało o samodzielnej większości Prawa i Sprawiedliwości przed 4 laty. Ta walka rzeczywiście wyborcza będzie bardzo wyrównana. Natomiast to, co uważam, nastraja mnie optymistycznie do tych wyborów, to to, że jest wiele błędów popełnianych przez drugą stronę przy kształtowaniu list wyborczych. Jakie to błędy, panie doktorze? No, jeżeli pan profesor Iwiński jest doskonałym przykładem, którego wyeliminowano, przynajmniej na tym etapie, z listy wyborczej Lewicy w Olsztynie, nie pozwalając mu w ogóle startować, a na lidera ustawiając człowieka, który w ostatnich wyborach dostał 11 razy głosów mniej niż pan profesor. W związku z tym to pokazuje. I takich przykładów jest więcej. No proszę, ja tu się nie uskarżę. Ja wiem, ale to jako daje pewien przykład, ale takich przykładów jest więcej, gdzie te listy są w znaczący sposób osłabione. W przypadku mojego miasta Torunia także nie pozwolono lokalnemu liderowi startować w tych wyborach. Jest przysłany z Warszawy pan Kwiatkowski, który chyba zresztą nie weźmie mandatu, podejrzewam, że przegra z drugą osobą na liście, ale to pokazuje,
że partie opozycyjne, ja akurat wymieniłem przykład SLD z racji gościa w studio, ale mógłbym takich przykładów dać także po stronie PSL-u, gdzie pan Kłopotek, bardzo aktywny parlamentarzysta przez lata, został wypchnięty ze swojego okręgu bydgoskiego najpierw, potem w ogóle nie kandyduje. Takich przykładów jest więcej. One jedną rzecz uwidaczniają, że liderzy ugrupowań opozycyjnych, a więc pan Czarzasty, pan Schetyna czy pan Kosiniak-Kamysz, przygotowują się do 4 lat w opozycji. Pogodzili się z tym, że te wybory są dla nich przegrane i kluczem jest dla nich wyeliminowanie ewentualnych wewnętrznych konkurentów. I wyborcy to czują, dlatego wyborcy też... to czują i wyborcy chcą partii, która wiedzą, że ma program, wiedzą, że chce ten program realizować i on przynosi sukcesy. Bo jeżeli mamy sytuację dzisiaj gospodarczą taką, że mimo znaczących transferów społecznych, co do których wszyscy się na nie powołują, i rządzący, i opozycja, mamy sytuację budżetową na tyle dobrą, że być może uda się pierwszy raz w historii zrównoważyć budżet i zlikwidować deficyt, a więc przestać zadłużać państwa, a spłacać opozycja długi. Mówi, panie doktorze, to żonglerka liczbami, że to trochę przy okazji OFE i przy okazji PPK. Ale akurat opozycja, a zwłaszcza Platforma Obywatelska, mówiąca o skoku na OFE, lepiej gdyby nie zabierała głosu, bo to ona ten system zdemontowała. No to jest skomplikowana rzecz. Ja po pierwsze uważam, że w tego typu wyborach powinna się liczyć siła przyciągania głosów poszczególnych kandydatów i formacji. Ja marzę, pewnie tego nie doczekam. Jest jeden kraj na świecie, który ma fenomenalny system. Finlandia, zresztą najlepsza edukacja i tak dalej. W Finlandii, zgodnie z prawem, wszystkie listy alfabetyczne są w porządku alfabetycznym, prawda? I to jest prawdziwa demokracja. My może nie będziemy dojrzewali nigdy do takiego etapu. Ale to jest ciekawostka, jakby mało znana. I w ogóle w Polsce mało znany na przykład jest przykład, takie to dążenie do demokracji, że nawet jak się w Organizacji Narodów Zjednoczonych zasiadają poszczególne delegacje, 193 delegacje, to przez kilkadziesiąt lat było tak, no, zasiadało się w porządku alfabetycznym, tam od A, prawda, Armenia, Azerbejdżan, Andorra i tak dalej. A teraz pomyślano, że przecież, ja już pomijam tam kwestie językowe, sierotka losuje na początku przed sesją we wrześniu jedną literę i siedzi się według kolejności, którą wyznacza ta litera, czyli prawda, jakby od naszego ZP. Jest takie bardzo duże dążenie do demokracji w społeczeństwie. No ale panie profesorze, ten system Donta wypacza jakoś podział i poparcie, jakie mają poszczególne partie w rzeczywistości, no, później przekładając mandaty? Wypacza zdecydowanie. Dont to był belgijski matematykiem, który żył 150 lat temu, dawno. I są inne metody, na przykład takie spłaszczające, Senlega. Chodzi o to, że on faworyzuje ogromnie ugrupowanie Donta, metoda Donta, ugrupowanie, które jest najsilniejsze w stosunku do kilku innych, prawda? No ale powiem, że reguły gry są takie same dla każdego, boisko zielone i mokre. Od wielu wyborów zresztą, bo jak słusznie pan profesor zauważył, ten system został wprowadzony jednak za czasów Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Znaczy on był kiedyś, później był zmieniony i tak dalej. I go przywrócono, później, tak czy inaczej. No, wtedy, kiedy mieliśmy ponad 40%. No więc jakby to powiedzieć, sam tego chciałeś, Grzegorzu Dyndału, powiedzenie. Natomiast bywają, i przecież pan profesor zapewne przyzna mi rację w tym przypadku, systemy, które jeszcze bardziej faworyzują ugrupowania, które wygrywają wybory, że przywołam przykład Grecji, gdzie jest w ogóle pula 50 mandatów, no tak, które się przydziela partii, tylko i wyłącznie za to, że nawet jeżeli o jeden głos by wygrała wybory. No tak, ale to jest dlatego, że przez wiele lat taki brak ewidentnej przewagi prowadził do kryzysu. To prawda. Natomiast, to już jest karykatura. Natomiast panie profesorze, zwróćmy uwagę na rzecz następującą. Mamy w Polsce jedne wybory, które mają ordynację tak skonstruowaną, przy wielu błędach także tej ordynacji, która bardzo działa na rzecz mniejszych ugrupowań. Tą ordynacją, tymi wyborami są wybory do Parlamentu Europejskiego, gdzie Polska, gdzie głosy są rozdzielane w ramach jednego okręgu wyborczego. To, że potem ten system jest troszeczkę skomplikowany, to jest inna rzecz. Moim zdaniem ta ordynacja jest patologiczna, bo Polska powinna być jednym okręgiem wyborczym. Ale do dyskusji wrócimy po przerwie, bo czas nas dogania powoli. Dlaczego PiS nie traci w sondażach, pytaliśmy. W drugiej części zapytamy, czy te najbliższe 40 kilka dni kampanii może tę rzeczywistość zmienić, a jeśli tak, to w którą stronę. Wracamy za chwilę parę. Do zobaczenia po przerwie.